Witam Państwa w programie Chopin 2010.pl i zapraszam na spotkania z gwiazdami Chopin i jego Europa. W zeszłym tygodniu pokazywaliśmy Państwu, jak od strony programowej powstaje gra Music Master Chopin. Dzisiaj porozmawiamy z artystami, którzy wzięli udział w tworzeniu ścieżki muzycznej. Wszystko zaczęło się w 2008 roku, kiedy przygotowałem płytę Rock Loves Chopin. W obecnym roku, 2010, roku chopinowskim, kiedy Rock Loves Chopin jest już troszkę głośniejszy, powiedzmy, został zauważony przez Piotra Babiena, czyli przez firmę Bluebird Team, która zaproponowała mi zrobienie aranży do gry komputerowej Music Master Chopin. Przygotowanie aranży nie jest prostą sprawą. Dlatego, że trzeba połączyć kilka elementów. Trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, żeby nie sprofanować po prostu kompozytora, ale jednocześnie dać innego ducha. Ducha, który będzie zrozumiany przez nie tylko fanów gatunku, fanów Chopina, ale przez młodych, starszych. Niech ta muzyka naprawdę do wszystkich dotrze, nie tylko dlatego, że jest rok chopinowski. W części rockowej, jak i w popowej, będzie brał udział wielu, wielu znanych artystów. Artystów polskich i artystów zagranicznych. W tym utworze na przykład, który Państwo teraz słyszycie z tyłu, dźwięk, bierze udział oprócz mnie trzech gitarzystów jeszcze. Będzie to singiel promujący część rockową, Etiuda Edur. Bardzo piękna melodia. Myślę, że będzie ciekawy. To już prawie wszystko w naszym dzisiejszym programie. Jeszcze Państwu chciałam przypomnieć tylko o stronie internetowej chopinium.pl, a na niej mnóstwo konkursów o Chopinie. Między innymi do 13 września można nadsyłać propozycje na konkurs na Viral o Chopinie. To taki filmik, który można nakręcić nawet komórką. To już wszystko. Ja chciałam tylko przypomnieć, że widzimy się nie za tydzień, a 9 września. Do zobaczenia.